Rodzice z Bytomia za miejskie żłobki zapłacą więcej. Od września wzrasta miesięczna stawka za pobyt dziecka w publicznej placówce. Więcej kosztować będzie też wyżywienie. Jak tłumaczy miasto, podwyżki podyktowane są tym, co dziś oczywiste. Inflacją i wszechobecną drożyzną. Fatima Orlińska. Z 504 zł do 576 zł miesięcznie wzrośnie opłata w miejskich żłobkach w Bytomiu. Droższe będzie też wyżywienie. Tu stawka rośnie z 9 do 12 zł. Jak wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Miejskiego, ostatnia podwyżka miała miejsce ponad rok temu. Przez ten czas koszty funkcjonowania żłobków znów wzrosły. Należy też zaznaczyć, że w tej chwili utrzymanie dziecka w bytomskim żłobku to koszt około 2600 zł. Sam rodzic ponosi koszty w okolicach 1/4 tej sumy, resztę dokłada z budżetu miasto. W związku z tym chcemy urealnić te stawki, żeby większa część tej opłaty była ponoszona przez rodziców, ale dalej będzie to około 1/4, tak jak do tej pory. Dotychczas w Bytomiu funkcjonował jeden żłobek miejski i 13 niepublicznych. We wrześniu zostanie uruchomiona druga filia miejskiej placówki i łącznie obydwie zapewnią 100 miejsc. Do żłobka miejskiego przy ulicy Łużyckiej chodzi 75 dzieci w trzech grupach wiekowych, w tym niepełnosprawne, co również wpływa na koszty. Opiekunów potrzeba jest wielu, ale to akurat dobrze, bo to bardzo dobrze wpływa na jakość usług. Natomiast koszty, nie ukrywam, pracownicze to jest najwyższa tutaj część całego naszego budżetu. W momencie, kiedy najniższa krajowa rośnie, no, nas tak samo obowiązują tutaj podwyżki i jakieś regulacje płac. W związku z tym też no, koszty utrzymania jednostki rosną bardzo mocno. O podwyżkach stawek za pobyt dziecka w żłobku zadecydowali radni na poniedziałkowej sesji Rady Miasta. Jednocześnie miasto przypomina, że rodzice dzieci do 3 lat mogą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych starać się o dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent podjął decyzję, żeby nie zmniejszać dofinansowania w części prywatnych żłobków, gdzie dofinansujemy, gdzie dokładnie ten sam mechanizm, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy plus my odejmujemy i tyle płacą mieszkańcy. No, dlatego w systemie mamy ponad 500 miejsc i w ramach Malucha Plus zapowiadanych jest kolejne 200, uwzględniając ilość dzieciaków, które się rodzą mniej więcej w Bytomiu. Rodzice mogą otrzymać z rodzinnego kapitału opiekuńczego 500 zł przez 24 miesiące na drugie i kolejne dziecko lub 1000 zł przez 12 miesięcy. Pieniądze te mogą przeznaczyć na pokrycie wydatków na opiekę nad dzieckiem, w tym żłobek. Od września w bytomskich żłobkach będą 24 miejsca więcej.